To jest program Fact Life. Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska, a z nami jest Kazimierz Michał Ujazdowski, senator Koalicja Polska i kandydat na senatora z Paktu Senackiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Pozdrawiam i pozdrawiam z Wrocławia. No właśnie, jak tam walka na politycznym zesłaniu w Obwarzanku Wrocławskim? To w żadnym razie nie jest zesłanie. Ja od 1997 roku pracowałem publicznie we Wrocławiu i byłem 22 lata deputowanym posłem na Sejm z Wrocławia, także posłem Parlamentu Europejskiego z rzeczywiście krótką warszawską przerwą na ostatnie 4 lata, kiedy liderzy Paktu Senackiego postanowili zaproponować mi kandydowanie z Warszawy, więc czuję się u siebie w domu i nie mam najmniejszego poczucia zesłania. Prowadzę intensywną kampanię od połowy sierpnia. Jestem każdego dnia na spotkaniach z wyborcami w bardzo trudnym okręgu wyborczym, bo to nie jest Wrocław, tylko powiaty i miasta pod Wrocławiem. No właśnie dlatego Leśnica, mówię Obwarzanek Wrocławski, bardzo trudny rzeczywiście, bo tam tak naprawdę większość ma Prawo i Sprawiedliwość, a pana konkurent Jarosław Obrębski, co w ogóle zabawne, Jarosław Obrębski kiedyś był w Platformie Obywatelskiej, skończył w PiS-ie. Pan był z kolei w PiS-ie nawet wiceprezesem PiS-u i skończył pan, no, w Koalicji Polskiej, ale przez Koalicję Obywatelską, ale Jarosław Obrębski mówi tak o panu: spadochroniarz. No to absolutne kłamstwo. Jarosław Obrębski nieraz korzystał z mojej pomocy jako ministra kultury i jako parlamentarzysty wrocławskiego, więc bardzo szkoda, że posługiłeś się nieprawdą na początku kampanii wyborczej, ale tu nie chodzi o nic zadziwiającego, to są niestety bardzo klarowne kwestie, tak? To znaczy ja broniłem swoich poglądów i wtedy, kiedy PiS zaatakował Trybunał Konstytucyjny i niezależność sądownictwa, opuściłem szeregi tej partii i rzeczywiście w konsekwencji wsparłem stronę opozycyjną, a Jarosław Obrębski dla mnie z niezrozumiałych powodów sprzeniewierzył się swoim zasadom i swoim wartościom i udzielił poparcia najgorszym działaniom Prawa i Sprawiedliwości, więc wybór jest absolutnie klarowny, dotyczy on wartości i zasad. Ja jestem sam zaskoczony tym, że człowiek wychowany jeszcze w czasach opozycji demokratycznej przez takich nauczycieli jak ojciec Ludwik Wiśniewski dziś popiera PiS w jego drastycznej, niedobrej, toksycznej formie. Ale czy pan nie czuje się wykorzystywany trochę przez Pakt Senacki, przez Koalicję Polską? No bo właśnie, był pan kiedyś w Prawie i Sprawiedliwości. W związku z tym, rozumiem, taki jest zamysł, że teraz ma pan powalczyć o duszę tych wyborców, którzy są gotowi głosować na Prawo i Sprawiedliwość, a ich jest, tak jak wspomnieliśmy, w Obwarzanku. Absolutnie nie jestem, nie mam poczucia tego, że jestem wykorzystywany. W Warszawie 4 lata temu w bardzo postępowym okręgu wyborczym miałem 59%, 310 tysięcy głosów padło na mnie w wyborach. Czuję się politykiem w pełni akceptowanym i rozumianym przez wyborcę opozycyjnego, a jeśli ktoś spoza tego obszaru zagłosuje na mnie wskutek kampanii, rozmów, bezpośredniego kontaktu, to tylko dobrze. Dla mnie to jest oczywiście trudniejszy okręg niż wielkie miasto, no ale polityka nie jest zajęciem dla ludzi, którzy boją się trudnych wyzwań. Jeśli wszystkie okręgi byłyby łatwe do zwycięstwa, no to właściwie nie mielibyśmy konkurencyjnych wyborów, znalibyśmy ich wynik z góry. Tak jak w skali makro, w skali całego kraju trzeba walczyć do ostatnich godzin, do ostatnich momentów kampanii po to, by opozycja demokratyczna, ugrupowania demokratyczne mogły stworzyć koalicję polityczną, tak w trudnych okręgach wyborczych trzeba poświęcić wszystko po to, by przekonać wyborców. I jeszcze co do okręgu numer 6, to znaczy Obwarzanka Podwrocławskiego, tutaj ma miejsce równowaga między potencjałem opozycji a potencjałem Prawa i Sprawiedliwości.
To nie jest okręg zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko po prostu bardzo zrównoważony. I właśnie w takich okręgach wyborczych potrzebna jest determinacja i maksimum zaangażowania. Powtarzam, raz jeszcze łatwo wygrać w okręgu, w którym jedna z partii ma zdecydowaną przewagę, a los wyborów senackich, a to jest niezwykle istotne, czy Senat nadal będzie niezależną instytucją pożyteczną dla obywateli, pożyteczną dla państwa, broniącą praworządności, broniącą obecności Polski w Unii Europejskiej, broniącą współpracy z samorządami, to los Senatu rozstrzyga się w okręgach wahadłowych, w okręgach, w których zwycięstwo nie jest przesądzone z góry. No tak samo jak i w wyborach sejmowych, i te wybory sejmowe też na Dolnym Śląsku wcale nie należą do najłatwiejszych, zwłaszcza dla Koalicji Polskiej, zwłaszcza dla PSL-u. To jest bardzo, bardzo trudny okręg, ale przejdźmy do wyborów, one już za 3 dni. Mamy rekordową gotowość Polonii do głosowania, czyli do głosowania za granicą. Uda się podliczyć te głosy w 24 godziny, czy się nie uda? No, mam nadzieję, że ostatecznie zwycięży odpowiedzialność służb dyplomatycznych, że spełniony zostanie postulat, żeby najpierw policzyć głosy, które padną w wyborach do Sejmu i Senatu, a potem głosy referendalne, bo istnieje obawa, że jedno będzie przeszkadzać drugiemu, także podliczenie głosów referendalnych, a mamy do czynienia właściwie z plebiscytem, fałszywym referendum, a nie referendum autentycznym, więc apelujemy o to, czyni to także pan profesor Bodnar, Aleksander Pociej, aby najpierw policzyć głosy, które padną w wyborach do Sejmu i Senatu. Wskutek presji opozycji, także presji Senatu, liczba komisji obwodowych poza granicami kraju się zwiększyła. I bardzo się cieszę z tego, iż prawdopodobnie padnie rekord frekwencji poza granicami kraju. Szkoda, że mamy system, prawo wyborcze, które lokuje te głosy tylko w Warszawie, bo gdyby te głosy były ulokowane w sposób inny, tak? No tak, ale to już jest inna dyskusja, to o tym dyskutujemy też. Więc bardzo się cieszę z tego, z tej frekwencji. Pracowałem na tym, jestem jeszcze po dziś dzień szefem Komisji do Spraw Emigracji i Polonii i wraz z Sejmową Komisją do Spraw Polonii kierowaną przez posła Roberta Tyszkiewicza czyniliśmy wiele, żeby ta frekwencja była wysoka. A dlaczego 24 godziny na podliczanie tych głosów? Skąd to się wzięło? Dlaczego tak krótki termin, tak? No tak, tak, tak. No, myślę, że obóz władzy chciał pomniejszyć zainteresowanie wyborcze Polonii po tym, jak okazało się jasne, iż społeczność Polaków mieszkających poza granicami kraju tak mocno wspiera opozycję, bo przede wszystkim odstąpiono od wyborów korespondencyjnych. Gdyby zachowano wybory korespondencyjne, które miały miejsce jeszcze w czasie wyborów prezydenckich 3 lata temu, to ta frekwencja byłaby jeszcze większa, tak? Bo pomimo to, że ona będzie rekordowa, to gdyby zastosować wybory korespondencyjne, byłaby jeszcze większa. PiS ma poczucie, że przegrywa tę kartę i chciał redukować zainteresowanie Polonii, ale ono było spontanicznie oddolne tak duże, że wymusiło to ostatecznie powołanie większej niż dotychczas liczby komisji obwodowych. Panie senatorze, ale tu nie chodzi tylko o zainteresowanie. To jest tak, komisje wyborcze w zagranicznych obwodach głosowania mają 24 godziny od zakończenia głosowania na policzenie głosów. Jeśli w tym czasie nie przekażą wyników głosowania do komisji okręgowych, to głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe. Jakby to powiedział prezes Jarosław Kaczyński, po prostu non est. To jest problem. Ale mam nadzieję, że wskutek mobilizacji służby dyplomatyczne i odpowiedni urzędnicy odpowiedzialni za policzenie głosów, członkowie komisji, staną na głowie, by te głosy były policzone, bo unieważnianie głosów oddanych za granicą będzie ogromnym skandalem i kompromitacją przede wszystkim polskich służb dyplomatycznych. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Panie senatorze, najnowszy Ibris dla Radia Z. 41,2% Polaków obawia się, że wyniki wyborów mogą zostać sfałszowane. Większość co prawda uważa, że absolutnie nie może, nie ma o tym mowy, ale 41% to jest bardzo dużo. To jest jakieś szaleństwo.
No, to jest skutek działań Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich miesiącach. One były tak drastyczne na wielu polach. Propaganda Prawa i Sprawiedliwości, to co mówił premier Morawiecki, to co mówi na wiecach wyborczych, to co powiedział w czasie debaty w telewizji publicznej, no, pokazuje, że oni myślą, iż ich przegrana jest końcem świata. Tak? Chcą mieć Polskę na własność i uważają, że to jest koniec świata, więc można sądzić, iż zrobią wiele, aby nie dopuścić do zmiany władzy. Osobiście uważam, że wskutek obywatelskiej kontroli nad wyborami uniemożliwi mi sfałszowanie wyników, ale ta myśl o tym, że ta władza jest tak zdeterminowana, że jest gotowa posunąć się do wszystkiego, no, ma podstawę w tym, co jej liderzy mówią w mediach publicznych, w kampanii Ale wyborczej. naprawdę, naprawdę pan też tak myśli i ma takie podejrzenia, bo mi do głowy by nie przyszło, że ktoś Ale co to znaczy? mógłby chcieć sfałszować wybory. Przy dzisiejszej technice i kontroli mediach społecznościowych, możliwości poziomie, nam na tym podstawowym poziomie, sfałszowanie w sensie podstawowym, takim jakim fałszowano wyniki wyborów w państwach autorytarnych, jest mało prawdopodobne. Ale wyobrażam sobie użycie Izby Specjalnej Sądu Najwyższego, Izby do Spraw Nadzwyczajnych, do podważania werdyktu wyborów w kilku okręgach w sytuacji, w której PiS traci władzę. No, wyobrażam sobie, iż oddanie władzy będzie bardzo trudne dla PiS-u i będą użyte specjalne środki. Nie stawiam zarzutu sfałszowania wyborów w takim sensie, w jakim to miało miejsce w państwach autorytarnych, ale pani zaczęła rozmowę od tego, dlaczego ludzie tak myślą. Ludzie tak myślą dlatego, iż narracja obozu władzy jest tak radykalna, tak drastyczna, że można sądzić, że dla nich zmiana warty nie jest po prostu demokratyczną formą zmiany władzy, tylko czymś absolutnie krańcowym, tak? No, końcem świata. Sami o tym mówią, więc ludzkie emocje są całkowicie Nie, bo zrozumiałe. ja mam takie poczucie, że wszędzie pojawiają się spiski, tak jak jest przy odejściach tych wojskowych, tak? Szef sztabu generalnego, dowódca operacyjny Sił Zbrojnych odeszli, odeszło też 11, zdaje się, żołnierzy z owego sztabu. Czy oni nie powinni nam wytłumaczyć, dlaczego oni odeszli? Żeby nie było historii spiskowych, żeby nie było. No po prostu, żeby nie było takich historii spiskowych, że coś się za tym kryje innego niż ich sprzeciw, no, przeciwko polityce prowadzonej przez na przykład Mariusza Błaszczaka. Zdecydowanie No mają tak, do tego prawo, tak? zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Tego powinniśmy oczekiwać. Można sądzić, iż zostali zmuszeni do tak radykalnych, trudnych decyzji poprzez wielomiesięczną politykę upokarzania, no ale szczególnie jeśli nasze przypuszczenia są prawdziwe, tak, czy zasadne, to powinni publicznie to jawnie, wyraźnie wytłumaczyć Tak, opinii publicznej. bo właśnie, bo ja mam taki problem z tym, że no, tam wszyscy mówią o tej rakiecie, która spadła. Ona spadła w grudniu, na wiosnę została wykryta, minęły miesiące i nagle na kilka dni przed wyborami no, najważniejsi ludzie w polskiej armii podają się do dymisji, wychodzi Donald Tusk i mówi: ojej, za chwilę jeszcze będzie 10 innych odejść. No, okazało się, że się nie mylił, tak? No, bo było nie 10, może 11, ale czuję taką dezorientację jako obywatel. Tak. Po pierwsze, źle się stało i nikt nie powinien mieć poczucia satysfakcji. To jest samo w sobie bardzo niedobre. Szczególnie, że żyjemy w stanie nadzwyczajnym, tak? To znaczy, mamy po sąsiedzku wojnę, która pośrednio nam zagraża, nie bezpośrednio, ale pośrednio. I odpowiedzialność ludzi władzy i świata wojskowego powinny być szczególnie wysoko postawiona, więc zgadzam się z panią redaktor, to powinno być publicznie
wyjaśnione i wytłumaczone. Być może kiedyś będzie taki moment, iż na forum komisji parlamentarnych to będzie wyjaśnione w sposób jednoznaczny, tak jak i cała ta zła praktyka, no, polegająca na dezawuowaniu wojskowych, na przenoszeniu konfliktu politycznego na armię, na używaniu także armii do celów czysto partyjnych. Widzieliśmy wojskowych w tle wydarzeń wyborczych. To był bardzo zły obraz, bardzo zła praktyka. Ale tak, w pełni się zgadzam, to powinno być wyjaśnione, bo dotyczy poważnych rzeczy, a właśnie poważne rzeczy powinny być z podniesioną przyłbicą wyjaśnione, a nie chowane pod dywan. To na koniec zapytam, bo pan zna trochę prezesa PiS, sam pan był wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, zna pan też polityków PiS. Co tam się dzieje w tej chwili? No, myślę, że to, o czym rozmawiamy, tak? To znaczy obawa przed utratą władzy, na pewno przed utratą takiej pozycji hegemonistycznej, bo przecież to jest władza jednopartyjna, tak? To jest większość w ręku jednego człowieka. Ten świat już odchodzi w niepamięć, odchodzi, a bardzo prawdopodobne robimy wszystko, żeby partie demokratyczne mogły zwyciężyć w tych wyborach i stworzyć koalicję polityczną. A to wyobraża jest po pan sobie obawa, tak... obawa przed katastrofą, obawa przed przyszłością. Sam Jarosław Kaczyński może na to patrzeć bardzo zimno, ale jest mnóstwo beneficjentów tego złego systemu, dla których to będzie naprawdę prawdziwy koniec świata i prawdziwy początek rozliczeń. A wyobraża pan sobie tak swoją drogą wspólny rząd opozycji przy tych wszystkich rozdętych ego polityków opozycji? Absolutnie sobie wyobrażam. No, polityka jest robiona przez ludzi, znaczy w polityce biorą udział wyraziste osobowości, ale dowiedliśmy przede wszystkim, tworząc Pakt Senacki, że w kwestiach kluczowych potrafimy się zjednoczyć. No i wszystko na to wskazuje, iż te trzy podmioty polityczne mogą stworzyć koalicję bardziej stabilną, a na pewno bardziej racjonalną niż rozchwiany obóz władzy prowadzący od afery do afery, skłócony wewnętrznie. Przecież za chwilę też wznowi się konflikt między panem Ziobro a panem Morawieckim. No i rządzący przy użyciu korupcji, bo przecież to jest system bardzo niewielkiej większości, który trzyma się przy pomocy korumpowania parlamentarzystów. A rządy koalicyjne są normą w świecie europejskim. Rządy trzech partii są czymś absolutnie normalnym i dopuszczalnym. Chociaż bardzo trudnym, notowania zresztą Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy są stałe, dosyć dobre. Dlatego około 35% twardego elektoratu, to po 8 latach rządzenia, umówmy się, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Dlatego trzeba walczyć do ostatnich godzin tej kampanii. To jest bardzo wyrównana rywalizacja. Nie można grzeszyć arogancją i pychą. Nikt nie jest tutaj przeznaczony do zwycięstwa. Zwycięstwo będzie w rękach tych, którzy będą najciężej pracowali w ostatnich chwilach tej kampanii. Dziękuję bardzo. Kazimierz Michał Ujazdowski, Koalicja Polska, senator, był moim państwa gościem. Dziękuję, panie senatorze. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Ale to nie wszystko. W tej chwili jest już Magdalena Sobkowiak, czyli kobiety na wybory, kobiety w centrum, czyli po prostu kobieca twarz polityki. Witaj. Dzień dobry, cześć. Cześć. 16 milionów głosów to kobiety, tak sobie to przeliczmy, ale połowa nie chce iść do wyborów. Dlaczego? To badanie, bo pewnie o tym mówisz, badanie z początku tego roku Ipsos pokazało, że co druga Polka nie planuje wybrać się na wybory. Te statystyki i najnowsze badania pokazują, że wydają się zmieniać. Myśmy jako kampania Kobiety na Wybory zleciły takie badanie socjolożką.pl, z którego wynika, że już 76% kobiet chce iść na wybory, ale wciąż nie mamy tych 100. I teraz, kiedy pytamy, dlaczego nie chcesz iść na wybory, pojawiają się takie odpowiedzi jak:
Po pierwsze, nie wiem na kogo zagłosować. Nikt mi się nie podoba, nie wiem jak wybrać. I tutaj jako kampania Kobiety na Wybory współpracujemy z Latarnikiem Wyborczym, w którym w tym roku pojawiły się pytania dotyczące też praw kobiet i tam właśnie odsyłamy te kobiety, które mają wątpliwość, jak zdecydować na kogo głosować. Pojawia się też bardzo często taka wątpliwość, nie wierzę w zmianę. I tutaj zawsze przypomina mi się taki rysunek, zresztą w naszej kampanii też bierze udział ponad 100 rysowniczek, które przekazały swoje prace właśnie namawiające do udziału w wyborach. I nie wiem, czy znasz taki rysunek, gdzie nie wiem, czy mój głos chyba nie ma znaczenia, powiedziało 7 milionów Polek. Czyli właśnie tak. Jeśli każda z nas będzie uważała, że nasz głos, mój głos jeden nie ma znaczenia, to za chwilę zrobi nam się tyle tych głosów, że zmienimy wynik wyborów, nie idąc na te wybory. Kolejny powód, który się pojawia, to ten, że nie interesuje się polityką. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony wydaje mi się, że to jest pewna zmiana społeczna, że dzisiaj w domach dużo mniej rozmawia się o polityce niż kiedyś. Nie ma już tego telewizora, w którym albo leci serwis informacyjny. Kiedyś to przecież był program o 19:30 wiadomości, potem tych programów informacyjnych pojawiało się więcej. Kiedyś obrady Sejmu były transmitowane w telewizji publicznej. Dzisiaj tego nie ma i myślę, że młodzi ludzie trochę nie są otoczeni tą polityką. I jeżeli wybierają świadome nieinteresowanie się polityką, to są w stanie to zrobić, bo chociażby algorytmy w telefonach komórkowych sprawiają, że mogą tych informacji dotyczących polityki po prostu nie otrzymywać. Ale my też mówimy o tym, że jeżeli ty się nie interesujesz polityką, to nie myśl, że polityka nie interesuje się tobą, bo polityka interesuje się tobą na każdym kroku. I przecież to wszystko, to całe otoczenie, w którym żyjemy, to jakimi drogami jeździmy, do jakich szkół i przedszkoli chodzą nasze dzieci, to wszystko determinuje przecież polityka. I w tę niedzielę te kilka sekund, które poświęcimy na wrzucenie głosu do urny, determinuje kolejne 4 lata, w jakim kraju będziemy żyć. I ja wiem, że to może tak patetycznie brzmi, ale to jest ten, w demokracji to jest ten jeden z niewielu momentów, kiedy każdy z nas ma prawdziwą władzę w rękach. I my też mówimy w kampanii Kobiety na Wybory, dziewczyny, nie odbierajcie sobie same tego prawa do głosu, prawa do decydowania. Ale co jest w tym, że wszyscy politycy przypominają sobie o kobietach na kilka dni przed wyborami? Słyszymy, każda partia właściwie w tej chwili mówi, to kobiety rozstrzygną o tych wyborach. Jak to się dzieje? Myślę, że tu mamy bardzo dużo czynników. Po pierwsze, to jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aborcji, które pokazało, że kobiety chcą protestować i nie boją się protestować, bo ja przypomnę, że wtedy na ulice polskich miast, znaczy wyszły na ulice nie tylko kobiety w dużych miastach, ale też w bardzo małych miejscowościach. I to wymagało niezwykle dużej odwagi cywilnej, bo w dużym mieście w tych protestach brało kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy osób i jeśli byłaś na takim proteście, to byłaś jedną z kilku set głów, które tam były dość anonimowo. Ale kobiety protestowały też w małych miejscowościach, gdzie stawały na rynku głównym i było ich 5, 10 i wszyscy dookoła widzieli, kto w tym proteście bierze udział. I myślę, że to trochę pokazało politykom, że to jest ten moment, kiedy kobiety, szczególnie w mniejszych miejscowościach, trochę postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. I myślę, że dlatego powstał ten pomysł, żeby kampanię kierować do kobiet. Tylko zadajmy sobie to pytanie, czy to jest tylko taki chwyt marketingu politycznego, czy ktoś naprawdę uważa, że sprawy kobiet są ważne. Bo jeżeli ja widzę na marszu, który miał być o prawach kobiet, na scenie 4 mężczyzn, którzy mówią, sprawy kobiet są najważniejsze, to myślę sobie, że coś tu poszło nie tak. Dobrze, że w tej debacie była chociaż jedna kobieta, ale wciąż mam wrażenie, że ta polityka jest męskim światem i myślę, że prawdziwy test tego, czy ta kampania wyborcza i czy te wybory były o kobietach, przyjdzie po wyborach.
Bo jeżeli głos kobiet będzie mocniejszy w nowym parlamencie, jeżeli postulaty związane z kobietami będą na agendzie, na tych najważniejszych miejscach, to okej. I na ten test bardzo czekam, żeby sprawdzić, czy to nie jest tylko tak, że ta kampania po prostu jest o kobietach, bo tak wyszło, że wypada, żeby była o kobietach. No właśnie, obie jesteśmy również mamami. Ja dzisiaj wstałam sobie o 3:50 rano, po to, żeby przygotować jedzenie dla mojego syna na cały dzień, bo nie ma stołówki w szkole. I akurat w telewizji, którą sobie włączyłam, leciały właśnie takie kawałki, które się skupiały na tych kwestiach aborcyjnych, ale tak naprawdę dla kobiet ważne są też inne tematy. Absolutnie i jestem ogromną przeciwniczką tego, że jeżeli kobieta gdzieś pojawia się w przestrzeni publicznej, to pierwsze pytanie, na które musi odpowiedzieć, to jaki jest jej stosunek do aborcji. To tak jakby wszystkie nasze poglądy, wszystko to, co myślimy, kręciło się tylko wokół tego, jaki masz stosunek do aborcji. To mi się bardzo nie podoba. I myślę, że bardzo ważną sprawą jest, żebyśmy doszli do tego, że przestajemy już mieć specjalne debaty kobiet o kobietach, a ten polityczny męski świat się dzieje gdzieś tam obok, tylko nie będziemy musieli tworzyć ani kobiet, ani debat o kobietach dla kobiet, ani o mężczyznach dla mężczyzn, tylko po prostu wszyscy będziemy funkcjonować w tym samym ekosystemie. I to, co powiedziałaś, sprawy kobiet też nie chciałabym, żeby były zamykane w takim pakieciku spraw, czyli aborcja, żłobki, przedszkola i może coś tam jeszcze z ochroną zdrowia. A reszta spraw to jakby jest nieważna. Nie? Na przykład jest temat luki płacowej, czyli tego, że za tą samą pracę wykonywaną tym samym nakładem sił w tym samym czasie kobiety średnio dostają 10% niższe wynagrodzenie. Czy ktoś o tym mówi? Czy ktoś na to ma rozwiązanie? Czy to jest temat, który jest obecny w przestrzeni publicznej? Mówiłaś dzisiaj o tym, jak wcześniej wstałaś, żeby zmierzyć się z tym wyzwaniem przygotowania dziecka do szkoły. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, że dopóki państwo nie zacznie i politycy nie zaczną dostrzegać potrzeby pomocy kobietom, które zajmują się dziećmi, czyli pewnego wyręczania ich w pewnych obowiązkach, dopóty kobiety nie będą awansowały, nie będą bardziej obecne w przestrzeni publicznej, bo my po prostu ten czas musimy dzielić pomiędzy dom, a to życie zawodowe, życie publiczne. Zresztą przecież kilka dni temu Nagroda Nobla z ekonomii trafiła chyba po raz trzeci w historii w ręce kobiety i pani profesor, która dostała tą nagrodę, dostała ją właśnie za badanie o luce płacowej i o tym, jak bardzo macierzyństwo wpływa na dalszy nasz rozwój kariery. Ale uważam, że to nie musi tak być, bo jeżeli też z jednej strony będziemy mieli odpowiednie otoczenie prawne, o które powinni zadbać politycy, ale z drugiej strony też otoczenie kulturowe. Dzisiaj w zwolnieniach tak zwanych branych na dziecko, czyli jeżeli dziecko jest chore i rodzic zostaje z nim w domu, tylko 1% tych zwolnień biorą mężczyźni. A ja nie widzę różnicy w tym, jak dziecko chore zostaje w domu, czy zostaje z nim mama, czy tata. Jakby te funkcje opiekuńcze mamy dokładnie takie same. I dochodzimy do takiego paradoksu, gdzie to kobiety są lepiej w Polsce wykształcone, więcej kobiet kończy studia wyższe niż mężczyzn, a potem jak spojrzymy kilka lat później na tą drabinkę, to okazuje się, że chociażby w biznesie wciąż mamy bardzo mało kobiet w zarządach, a w polityce, poza Barbarą Nowacką i Ulą Zielińską, które są szefowymi partii, i Elżbietą Pińczycką, głównie mamy mężczyzn, znaczy szefami największych ugrupowań politycznych w Polsce wciąż są mężczyźni. To prawda, i tak mówiłaś o tych zwolnieniach branych na dzieci, ale z drugiej strony przypomina mi się taka anegdota pytania do mamy, czyli gdzie są moje skarpetki, gdzie jest coś tam, po czym jedno pytanie do taty, gdzie jest mama? Trochę w tym jest, ja kiedyś sformułowałam, znaczy kiedyś napisałam o tym, że kobiety wyborczo wcale nie są tak skomplikowane, jak myślą faceci, bo faceci mówią, a kobiety są emocjonalne, skomplikowane. Właśnie dlatego są mniej skomplikowane, bo właściwie troszczą się o tych, których kochają, czyli przede wszystkim o dzieci. I nikt do tej pory nie pomyślał o tym, żeby właśnie coś oprócz, no nie wiem, 500+ to jest, no to jest proste, tak, ale takie, że tak powiem, ułatwienia naprawdę w życiu właśnie do tego, żebyśmy mogły pracować, bo przecież pracujemy i ty i ja też pracujemy, mamy dzieci. Dlaczego tak jest, że nikt do tej pory tego nie widział?
Myślę, że to też jest właśnie ta różnica perspektyw, którą ma mężczyzna, który czymś zarządza, i kobieta. My jako Stowarzyszenie Kobiety w Centrum, któremu mam przyjemność przewodzić, w zeszłym roku razem z pracownią IBRIS zrobiłyśmy takie badanie o potrzebach Polek i jakie są ich potrzeby na poziomie samorządu. I okazało się, że potrzeby Polek i Polaków są różne. Kobiety zwracają uwagę na zupełnie inne rzeczy, chociażby statystyczna droga z pracy do domu. Droga mężczyzny przebiega biuro, dom. Droga kobiety przebiega biuro, przedszkole, apteka, zakupy, dom. Tak, sklep. Czyli zwracamy uwagę na przykład dużo większą na rozmieszczenie innych instytucji, nie tylko infrastruktury pomiędzy pracą a domem. Zwracamy uwagę właśnie na dostępność placówek ochrony zdrowia, zwracamy uwagę na kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, a mężczyźni na przykład dużo większą uwagę przywiązują do instytucji związanych ze sportem. Dlatego to też nie o to chodzi, i chcę uspokoić wszystkich panów, że to absolutnie nie o to chodzi, że my teraz chcemy po prostu przejąć wszystko i tylko w Polsce będą rządziły kobiety. Absolutnie nie, my tych misji nie robimy, nie robimy, Magda. Tak, tak, nie, absolutnie nie robimy, tylko chodzi o to, żebyśmy połączyli te dwie perspektywy. I jeżeli nie będziemy mieli, moim zdaniem, kobiet też na tych najwyższych stanowiskach, to nie będziemy widzieli tej kobiecej perspektywy. Dobrze, a co odpowiadacie na to pytanie, to znaczy na tą tezę, że jak kobiety mówią, że nie mają na kogo głosować, właściwie nie wiedzą na kogo głosować, bo też kobiety bardzo rzadko chcą głosować na kobiety. Co im wtedy mówicie? Ja dzisiaj widziałam, przeglądając właśnie te rysunki rysownicze, które zgodziły się wziąć udział w kampanii Kobiety na Wybory, widziałam takie zdanie, że jeżeli na twoim przystanku nie ma autobusu, który dojeżdża bezpośrednio do ciebie do domu, to nie zostajesz na tym przystanku, tylko wybierasz autobus, który dojeżdża najbliżej. I my mówimy właśnie o tym samym, że jeżeli nie masz tego idealnego kandydata, to i tak nie zostawaj w domu, bo wtedy ktoś za ciebie podejmie decyzję. My kierujemy akurat do latarni wyborczego i proponujemy, żeby tam sobie prześwietlić swoje poglądy i dopasować to do odpowiednich kandydatów, ale myślę, bo my też w kampanii Kobiety na Wybory mamy taką akcję Głosuje 23 Challenge, w ramach której ponad 300 gwiazd nagrało filmiki o tym, dlaczego pójdzie na wybory, i jeśli dobrze pamiętam, to Ania Rubik powiedziała takie zdanie: dziewczyny, przecież same nie lubicie, kiedy na przykład teściowa decyduje, jaki kolor obrusu będziecie miały w domu, albo ktoś inny narzuca ci, gdzie masz pójść do pracy, to dlaczego nie idziesz na wybory i zgadzasz się na to, że ktoś inny narzuci ci, kto będzie rządził tym krajem? Już ja usłyszałam ostatnio w autobusie takie zdanie, rozmawiały właśnie dwie kobiety, jedna zapytała drugą, czy pójdzie na wybory, tamta odpowiedziała, że nie, ja tam będę żyła tak, jak zagłosują inni. No właśnie, i potem jaką masz gwarancję, że nie zagłosują tak, że ty się już po prostu w tym miejscu nie odnajdziesz, znaczy ono już w ogóle nie przestanie ci pasować, a potem trzeba czekać kolejne 4 lata, żeby móc zdecydować, także naprawdę namawiam kobiety i nie tylko kobiety na wybory w niedzielę. Ja również dołączam się do tego głosu Magdy, idziemy na wybory, faceci też idą na wybory i mam nadzieję, że pójdą. Magdalena Sopkowiak, dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dzięki, Kobiety na Wybory. I Kobiety na Wybory, a ja dziękuję Państwu za dziś i zapraszam na jutro, jak zwykle, na 12:00, na kolejny program Fact Life.